Dzień dobry. Dzisiaj mam nietypowego gościa, bo z reguły sam jeżdżę. W naszym służbowym aucie jest pani Maryla Rogala. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prosimy o troszeczkę mocniejszy, więcej energii, żeby cię dobrze nagrał. Pani Maryla jest warszawską mieszkanką małych Sfornegaci. Można tak powiedzieć. Wakacyjną. Prowadzi profil na Facebooku Małe Sfornegaci, który nieraz był natchnieniem dla mnie i dla lokalnych mediów na artykuły. Dzisiaj naszym celem są oczywiście Małe Sfornegacie. Będziemy sobie spokojnie jechali i sobie obejrzymy, skomentujemy, podzielimy się wrażeniami z inwestycji powiatowej polegającej na odnowieniu, remoncie drogi stąd, czyli ze Starego Młynu, gdzie jesteśmy, do Małych Sfornegaci. Panie Marylo, jesteśmy na tym miejscu pod tytułem Brama Kaszubskiej Marszruty. Nadal nie ma parkingu na nim z prawdziwego zdarzenia, o którym właśnie pisałem, tak, można powiedzieć, pisaliśmy. Jakie pani ma wrażenia z tego miejsca? Może od tego zacznijmy. Już wrażenia takie smutne, bo mi brakuje tych drzew, których nie ma najbardziej, ponieważ one były tak charakterystyczne dla Starego Młyna i tak się wpisały tutaj w tą okolicę, że no, w tej chwili te pięki, które zostały. No jeszcze jeden naprzeciw nas. Tak, no i są pozostały dwa drzewa. Z tym, że to jedno jest pomnikiem przyrody, to nie ma oznakowania, ale i tak szkoda. Natomiast to, że nie ma znaku P, to dla mnie jest ogromny. To taki dziki jakby, nie? Tak, ja nie lubię dzikich parkingów. Nie lubię stawać i zatrzymywać się byle gdzie, lubię jak jestem w porządku i jak to oznakowanie jest. I nie, no jest to dla mnie dyskomfort, że zatrzymuję się w miejscu, gdzie dobrze mogę się zatrzymać. Pani Marylo, a poza tym, infrastruktura do roweru, korzysta pani z roweru, jak jest pani w małych sporach? Już teraz nie korzystam, ale korzystałam, tak. I myślę, że fajnie wymyślona miejscówka dla rowerzystów. No, na pewno, że to akurat tak z tym licznikiem. No to jedziemy. Mobilizuje, że jestem już tam któraś z kolei. No to jedziemy, panie Marylo. I że przyczyniam się do statystyki. Oho. Jedziemy sobie do Małych Sfornegaci. Nie ten bieg. Tutaj są, jak widać, tu się zaczyna inwestycja. Tak, te przystanki są podniesione, co jest bardzo fajne, dlatego tak, że czasami nie są tak blisko podłogowe autobusy, więc dla wsiadających niektórych, takich jak ja, to jest bardzo duża różnica, komfort wsiadania. Pani Marylo, ale tylko kierowca. Uważam, że przydałaby się linia środkowa. Tak, ale już się dowiedziałam, tak, że linia środkowa może być. Troszeczkę głośniej bym prosił, naprawdę. Linia środkowa może być tylko przy określonej szerokości. Aha, drogi. Za wąska jest. A ta jest za wąska widocznie, no, skoro nie wyznaczono tej linii, także prawdopodobnie. Bardzo to jest dziękuję za informację. Naprawdę asfalt, trzeba powiedzieć, że porządny. Póki co. Tak, tak. Jeszcze są te dodatkowe oznaczenia, bo podobno na drogach powiatowych nie ma obowiązku, żeby były te słupki takie prowadzące, a tutaj są. Także to bardzo, bardzo, bardzo to jest fajne, bo szczególnie jak się jedzie po zmroku, a przecież zbliża się zima i będzie zmrok znacznie dłużej. I jedzie się bardzo dobrze i ja widzę, że te rowy, które tutaj właśnie rowy są tak, też nowe, odwadniające. Tylko pobocze tak, no, tak ledwo widoczne. A chyba miejsca po prostu więcej nie było. Tak, no, gdzie to zrobić większe pobocze, nie? Tak, że jednak jedziemy wśród drzew i ten las ogranicza bardzo. Bardzo przyjemnie się jedzie, dużo cienia. Tak, tak. No jest to, jeszcze ścieżka jest
też tak, po prawej stronie. Oddzielona takim pasem drzew, nie jest bezpośrednio przy szosie, bo to jakoś tak ścieżka przy samej szosie rowerowa. Tu po lewej byłaby, jest droga do harcerskiego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. Tak, nowa jest taka przystań. Informacja, że jest przystań kajakowa i teraz właśnie też u nas też mam z Tomikaciak też taka nowa informacja przybyła, ale na ile tam te inwestycje powstały w postaci przystani, mam wrażenie, że one po prostu wykorzystano to, co jest w tych miejscach, tak jak kemping, pole namiotowe u nas w Małych Słowikaciach i tutaj ten ośrodek w Fulce. Nie tak jak w Chocińskim Młynie, gdzie już rzeczywiście cała ta infrastruktura przystaniowa jest. Dokładnie. O, jakiś dłuższy autobus, jest ostry tak poszerzony zakręt. Jest poszerzony, prawda? Co widać, to tak, ma ogromne bardzo dobra znaczenie. Rzecz. Tak, tak. Bardzo dobra rzecz. Bardzo, bardzo, to jest ważne. Warto to wypuklić, przekazać. Tak, bo ten zakręt jest dosyć taki niebezpieczny. No był niebezpieczny, no i tak. Teraz jest no bardziej niebezpieczny dzięki temu. Ale no, jest jeszcze tam ten drugi zakręt, który będziemy mieć w Fulce i on też taki rzeczywiście dla uważających, ale tam był problem, tam z kolei zwężono chyba ten pas jezdni, ponieważ zrobiono brakującą ścieżkę rowerową. Tam O tej ścieżce rowerowej będziemy jeszcze mówić, bo będziemy przejeżdżali obok, staram się bardzo wolno jechać, jak będzie możliwość, żeby pokazać miejsca, gdzie po, pamiętam ilu, chyba z 15 latach marszrutę poprawiono w dwóch miejscach, czyli w Małych Swornegaciach i w okolicach mostku nad Strugą Siedmiu Jezior. Jedziemy przez Bachorze. Tu niedługo jest kolejna brama, tym razem nie do kaszubskiej marszruty, a do Parku Narodowego Bory Tuchowskie. Chyba się zatrzyma. Ale kierunkowskaz mógłby wrzucić w prawo, nie? Właśnie, ale... Ale jakoś... Nie uważał ja za... jestem duży, to ja... Nie uważał za konieczny kierowca. Dobrze. Nie no, elegancki asfalt, naprawdę. Tak? Ja już jechałam wiele razy, także... No ja pierwszy raz po remoncie. Jestem przyzwyczajona. Ja po remoncie pierwszy raz jadę tędy. Wcześniej, jak miałem jakiś interes, to znaczy to z Małych Sforów chyba tylko raz jechałem przez szosę Nabytów i potem w prawo w Konarzynkach, nie? Raz tak jechałem. Chyba w okresie budowy mostu. Tak. Nie. Jak tutaj rozwalona była robota trwa. Interes miałem w Dużych Sforach. Nie jest pani za zimno? Nie. Bo może zmniejszyć klimę wam. Nie. No mieliśmy taki akurat w szczycie sezonowym okres przerwy w użytkowaniu tej drogi. Ona bardzo narzekali, turyści bardzo narzekali. O, to są pasy po środku. A tutaj właśnie. Widocznie spełnione są tutaj kryteria, prawda, szerokości. A, bo może takie zakręty. A poza tym jest ten zakręt, prawda, co też jest... Panie Marylo, ja już pani obiecałem, takie pytanie zadam. Tak. Co takiego jest w Małych Swornegaciach, że panie z mężem, warszawiacy, co roku jesteście w Małych Sforach? Proszę powiedzieć naszym...
ja widzą. Akurat tak się składa, że ja te okolice znam od bardzo, bardzo dawna. O, przepraszam na moment. Tu będzie zmiana. O, właśnie tak. I tutaj właśnie jest ten brakujący element. Tak. Tu około 100 metrów, tu dalej. Po lewej stronie. Tego nie było. Tak. Tu jest ta ścieżka po lewej. Tak. I tu przejazd jest rowerowy. Tak, i tu jest... A ten pan sobie zaparkował na ścieżce rowerowej. Tak. No dobrze, nagrałeś się, chłopie. I tu jest taki... nowy odcinek chyba. Tak, to jest całkiem nowy odcinek na terenie parku. I tu jest taki podjazd pod górę. Ja muszę kiedyś... Dla mnie to jest troszkę... Wie pani co? Ja pani powiem tak. Ja planuję sobie na wiosnę sprawić rower elektryczny, to wtedy zaliczę tą kaszubską marszrutę. Dobra, dokończmy. Jak to się stało? Jak to się stało, że pani z mężem jesteście co roku w Małych Sfornygaciach? No, bo my jesteśmy już pobytowo, ponieważ to w okresie przejścia na emeryturę się właśnie wydarzyło i po prostu taki nasz pomysł na emeryturę, na ten okres już emerytalny był, żeby właśnie zamieszkać miejscowości innej niż Warszawa, a właściwie takiej zupełnie innej. I wybór padł na Małe Sfornygacie. I pytanie, dlaczego? To akurat to były dwa powody. Po pierwsze, że była taka oferta, a to, że ja się zdecydowałam, to dlatego, że ja znałam te tereny od bardzo dawna. Harcerstwo? Kolonie? Czy jak? Ja studiowałam w Gdańsku, wcześniej też tu bywałam, tak. Ale studiowałam w Gdańsku, w związku z tym te tereny były terenami, które były właśnie na różne rajdy, także to bardzo często tu bywałam, poza tym też ze mną studiowali ludzie z Chojnic i też to był taki powód, że właśnie tu się... Dobrze. Okej. Okay. Wjeżdżamy do Małych Sfornygaci. Proszę opowiadać, co tu się zmieniło? Tu się zmieniło, że zmieniono progi spowalniające i tu już jest pierwszy próg przed sklepem. Wyspowy był troszkę, jest trochę przesunięty. Uważam, że jest bardzo dobre miejsce, bo tu są akurat dwa przejścia. Tu przejazd. Przejście dla rowerów. I tutaj rower w lewo. Tak, i przejście dla pieszych. I teraz rowerzyści po lewej stronie. Bo to ścieżka, tak jak my jedziemy. Ścieżka biegnie po lewej stronie. Tak. Tylko po lewej. Tutaj jest ta stara ścieżka, która... Znaczy to jest ten stary odcinek. Tak. No, aktualny, wcześniejszy. Nie został zmieniony w ogóle. Są takie fragmenty, że czasami asfalt jest trochę wyżej niż ta ścieżka, no ale jest bez zmian. I teraz tutaj następny próg jest też w trochę innym miejscu, bo jest przed wjazdem na Półwysep Miałusz. Tu jest kolejny zwierzak. Właśnie kolejny. Zbliżamy się. I też uważam, że to jest miejsce dobre, gdyż właśnie tu jest ulica, tu się zaczynają. Tu jest wyjazd prostopadłe. Bocznej ulicy. Tak, i ta ulica jest tak zasłonięta, że w ten sposób, jadąc szybko, poza tym to jest łuk, tak. I następna ulica i takich ulic, tych prostopadłych mamy sześć. I one stwarzają trochę niebezpieczeństwo i dla rowerzystów. O, to lustro jest? Zawsze było? I lustro, jedyne lustro z tej ulicy, to jest jedyne lustro. Przydałoby się chyba więcej, pani. Przydałoby się pani pisała, mi się wydaje. Dlatego, że jest... O, i dojeżdżamy? Tak. Bo kiedyś ścieżka tędy szła, nie? Tak. I po lewej jest? Tak. Tutaj jest ta ścieżka, jest podwyższona i jest znacznie poszerzona. Tu natomiast są takie przerwy, o których też pisałam, ale... I tutaj wiem, że lawirowali przez te drzewa. Tak pan wójt na konferencji opowiadał po lewej. I jest jedno drzewo, jest wokół tak kostką wyłożone, ale nie w pewnej odległości. Natomiast drugie drzewo z jednej strony ma przepuszczalną tą... No jest lepiej, pani Marylo, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, nie? Tutaj zdecydowanie jest lepiej. I kolejny próg. O, ten próg położyli, bo... Nie, to dla ochrony mostu. Dla ochrony mostu, tak, dokładnie. Tak. Próg powstał już właśnie... Powariowali. Za szybko jechali przez ten most kierowcy. Poza tym to tutaj też nie przestrzegają bardzo często ładowności ci kierowcy i... Będziemy powoli zbliżać się do mety.
naszego przejazdu kończą nam się małe sforne gacie i tutaj skręcimy za chwilkę. Po tej stronie też jest kawałek ścieżki jeszcze i tu się kończy. Tu sobie wjedziemy. Dobrze. Panie Marylo, jakieś generalne podsumowanie, jeśli chodzi o tę inwestycję powiatową. Ja w jakiej skali mam ocenić to? Ocenię to. No właśnie, od 1 do 6. Od 1 do 6, no to tak 4,5. 4,5. A co Pani, już zostawmy inwestycję powiatową, co Pani by chciała, o co Pani by chciała poprosić wójta i władze gminy, żeby w tych małych sfornygaciach i mieszkańcom, i letnikom lepiej się żyło? No, jeżeli chodzi przede wszystkim, uważam, że najważniejsze bezpieczeństwo i właśnie te lustra drogowe, które bardzo by poprawiły, dlatego że wyjazd jest dosyć utrudniony z niektórych ulic, nie ze wszystkich. Tak, są cztery takie ulice, które wymagają lustra, w tym jedna ma, czyli trzy. No i to jest bardzo ważne. No, wydaje mi się, że właśnie wszystko jest związane z bezpieczeństwem, także tutaj to, że ścieżka w tej chwili, stara ścieżka, troszkę jak gdyby w porównaniu do powierzchni asfaltu jest tak obniżona, może nie dużo, ale jednak stwarza niebezpieczeństwo, bo bardzo często w sezonie jest na tyle dużo użytkowników, że nie mieszczą się. Właśnie tu jest miejscowość letniskowa, ma swoją specyfikę, że są właściwie dwie miejscowości. Bo jest zupełnie inna w sezonie, ma zupełnie inne potrzeby. Dokładnie. W sezonie. A latem jest dwa razy więcej. Tak, to już mieszkańców. Tylko miesiąc jest taki inny, ale dla tego miesiąca, który właśnie jest inny, też warto coś zmienić, dlatego że to są rzeczy, które stwarzają zagrożenie. Prawda? Więc wtedy dziesięciokrotnie więcej ludzi, to się wszystko zmienia bardzo. I nie można patrzeć, jak to jest, kiedy nie ma sezonu, tylko właśnie decyzje, żeby powstawały wtedy, kiedy jest szczyt sezonu. Spojrzeć okiem w tym momencie, kiedy jest szczyt sezonu. Panie Marylo, mamy sforne gacie, należą do sołectwa sforne gacie. Ja myślę, że warto zacząć starania o jakieś kolejne zmiany w sforne gacie od rozmowy z sołtysem sforne gacie. Pan Dominik Dyker na pewno byłby skłonny tutaj zadziałać. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to obejrzy. Ja mam doświadczenia w kontaktach z panem sołtysem. Dobrze. Mam nadzieję, że to obejrzy. Dziękuję Państwu i Pani Marylo za wspólną przejażdżkę. I życzę ponownej wizyty za rok. No tak, ale ja jeszcze jestem cały miesiąc. Ja wiem, że Pani nie wyjeżdża jutro. Do końca września co najmniej. Nie. Do listopada. Do listopada Pani jest. Tak jest. No, od początku kwietnia. Od początku kwietnia do początku listopada. No, niesamowite. Tak. Myślałem, że Pani jest góra do początku października. Nie, ja bym mogła jeszcze dłużej, tylko jednak dom, rodzina. Wiadomo. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, było miło.